Cześć, Mileno, pomachaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dojechaliśmy szczęśliwie do Jantaru, czy Jantara, poprawcie mnie, jak się mówi, bo my nie wiemy i nie mogliśmy się dowiedzieć. Zatem teraz idziemy na zachód słońca. Na zachód? Na zachód, nie? Na zachód słońca, na plażę. Czekajcie, bo tu samochody jeżdżą. Tak, nie ma sezonu, ale już trochę ludzi jest, nie? Idziemy na zachód słońca. Prawdopodobnie zrobimy dwa zdjęcia. Jedno z korzeniem, a drugie, moi mili. A drugie zrobimy z łodziami. Tak, bo są kutry rybackie, przypłynęły. Nie wiem, czy coś wyświeci. Na pewno polatamy dronem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także trzymajcie kciuki. I widzimy się. I widzimy się za chwilę na plaży, tak? Milena, powiedz. Zaproś na film. Tak, nie słyszeliście pewnie, bo ja mam mikrofon podłączony, ale zapraszamy na film. Do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, jak ja to wszystko tutaj elegancko wybrałem. Zobaczcie. Tam prześwituje. Jeszcze nie ma zachodu słońca. Trzy kutry rybackie. Tutaj są te wszystkie trzy kutry rybackie. Tam pięknie niebo wyświetla. Coś pięknego. I zresztą zobaczcie, już mam aparat ustawiony. Dobrze, zaraz do was wracam. Tak? Muszla? O, Milenka szuka muszli. Dobrze. Dobra, słuchajcie, ja już jak widzicie, aparat mam ustawiony. O, teraz mogę tak daleko sięgać, moi drodzy. Zaraz wam pokażę w takim razie. Zaraz wam pokażę, jak przewrócę. Zaraz wam pokażę. Moi mili, trzy zdjęcia. Złapiesz ostrość czy nie? Złapał? Oddalę się trochę. Dobra, teraz chyba złapał, co? Zobaczcie. ISO. 160, F14, 1/13 sekundy. Tak, pierwsza ostrość, oczywiście stakus zrobimy, nie? Stakin. Pierwsza ostrość na pierwszy kuter, druga na... Ale poczekamy, aż panie przejdą. Spójrzcie jeszcze raz na ten widok. Spójrzcie jeszcze raz na ten widok. Co znalazłaś? Oj, piasek znalazłaś, dobrze. Dobra, dobrze. Jedno zdjęcie mamy zrobione, słuchajcie, moi mili. Chmury się zbytnio nie przesuwają, zatem robimy drugie zdjęcie na drugi kuter, trzecie zdjęcie na trzeci kuter i zobaczymy, co nam wyświetli. A teraz zapraszam was na to zdjęcie. I latamy.
śmieszna. Jak widzicie, wyjazd nad morze z dziećmi jest jaki jest. Z rodzinką, ale jest fajny, nie, Milenko? Słuchajcie, niestety, jak widzicie, niestety zachód słońca był przed zachód, czyli było coś fajnego przed zachodem słońca. Niestety słońce teraz już nie wyświeciło. Jak widzieliście, polataliśmy dronem. Udało się na tym pięknym zachodzie zrobić tylko jedno zdjęcie, moi drodzy. Tak, Milenko? I widzieliście, jak szliśmy dopiero, tak. Druga sprawa, przyjechaliśmy tutaj z rodzinką i pozbierać bursztyny, tak? No, ma tu latarkę specjalną do bursztynów. Ma latarkę specjalną do bursztynów, pewnie tego nie słyszeliście, bo ja mam przypięty mikrofon i będziemy za chwilę, jak się ściemni, zbierać te bursztyny. Ja mam wodery, zakładam wodery i idę do lasu. Dzień dobry. Dzisiaj dzień drugi naszego pobytu nad morzem. Słuchajcie, no dzisiaj zaczęło wiać mocniej. Gdzieś zostawiłem mojego kotka, zgubiłem, ale dobra, nieważne. Stałem na wschód słońca, ale było wszystko zasłonięte, więc poleżałem sobie z rodzinką, jeszcze pospaliśmy. Zresztą zobaczcie. Tam sobie siedzi Milenka z mamusią, jeszcze chwilę czekają. A my już ustawiliśmy, słuchajcie, pierwszy kadr. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tam na środku jest taki cokół, słuchajcie, co wyciąga te łódki tutaj stąd. I założyłem dzisiaj, moi drodzy, stary teleobiektyw, metalowa konstrukcja, tu się nie ma co popsuć. I ustawiłem kadr o taki. Słuchajcie, ręczne ustawienie ostrości. Na nim jest całkowicie. Nie wiem, czy coś zobaczycie, ale dobra, coś tu widać. No jedno zdjęcie ISO 160 i tak dalej. Zresztą zobaczcie, moi drodzy, nie będę wam pokazywał na aparacie. Manualne wszystkie ustawienia, zatem my lecimy tam, na ujście rzeki Wisły. No i po drodze nazbieramy muszelek, nie? Dobrze, moi mili. Dzisiaj parę zdjęć takich z ciągu dnia i idziemy na zachód słońca znowu. Trzymajcie się, zapraszam na zdjęcie. Dzień dobry, moi mili, jeszcze raz, bo tak szybko was przywitałem w dniu dzisiejszym jednym zdjęciem tych mew na tym sokole, co wyciąga właśnie te rzeczy, ale słuchajcie, wiecie jak to jest, aha, dobra, tam moje dziewczyny zbierają muczle, słuchajcie, i może jakieś bursztyny znajdziemy, jednego, dwa znaleźliśmy, coś pięknego, naprawdę, i co by to wam jeszcze, aha, chciałem wam powiedzieć, że z fotografią krajobrazu, no, to nie jest zależne od nas, tak? Nie ustawimy tego jak chcemy. Uzbieraliście trochę? O, jaki fajny zestawik, słuchajcie. Zobacz, może pokażemy, może zobaczymy. Takie coś. Fajne. Taki zestaw muszelek. Dobrze. No niestety z fotografią krajobrazu tak jest, słuchajcie, że nie jest zależne od nas. A my teraz idziemy sobie w kierunku ujścia Wisły. I zobaczymy, co będzie, nie? Na pewno dzisiejszy film połączy z zachodem słońca, bo ma słońce nam wyświecić. I wtedy się okaże, co to będzie ciekawego, nie? Słuchajcie, idziemy pod wiatr, dmucha niemiłosiernie. Ale może coś wyrzuciło. Może coś wyrzuciło. Jak to fajnie brzmi. Dobra, ja też idę się rozglądam, słuchajcie, za bursztynami. Żeby było fajnie.
To zostawię Was na chwilę z muzyczką i może ujęciami z drona albo morza. I jak się uda, to do zobaczenia na kolejnym kadrze. Dobra, moi mieli, kolejny pomysł. Nie wiem, na dzisiaj chyba już ostatni. To posłuchajcie, zobaczcie. Teraz Wam pokażę. O! Taki oto pomysł. Tutaj jest mój sprzęt ustawiony, a tu jest korzeń, wiecie? I to jest fala, fale takie nachodzące na to. Zatem, moi mili, założyłem filtr, który dostałem od firmy Rolei. To mi wydłuży czas naświetlania i spróbujemy zrobić, moi mili, ruszające się fale opływające ten korzeń. Mam nadzieję, o, teraz wyszło pięknie. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tu musimy zawsze czekać na falę, nie? Nie zawsze ona przyjdzie wtedy, kiedy chcemy, ale może, słuchajcie, 1,6 sekundy naświetlania w zupełności wystarczy. Więc zapraszam Was na zdjęcie. Moi mili, jak widzicie, wróciliśmy sobie do domciu już. Nie nagrywałem niczego więcej, bo zaczęło mocniej wiać i więcej ludzi się pojawiło na plaży. A my jesteśmy tacy troszkę... Nie lubimy, jak jest dużo ludzi, nie, Milenko? No, bo tak ciasno się robi, wiecie, nie? Tutaj każdy się interesuje i tak dalej. Ale się pogoda robi, się rozjaśniło, bo rano nie było. Z tym, że no na zachód słońca nie pójdę na plażę, bo no będzie za dużo ludzi. Jest weekend, jest sobota, będzie za dużo ludzi, ale za to sprawdzę pogodę i być może zobaczymy się jutro rano. Być może zobaczymy się jutro rano, moi drodzy, przy wschodzie słońca, bo jutro już wracamy. To jest taki weekendowy wyjazd, więc może zobaczymy się przy wschodzie słońca. I w zasadzie... Na tym ten film, poczekaj Misiu, na tym ten film się skończy. Taki fajny wyjazd nad morze. Plaża dosyć pusta, w sensie nie ma ciekawych miejsc, żeby porobić więcej zdjęć, oprócz tych łódek na początku. Ale zobaczymy. Wiecie, z małym dzieckiem 5-letnim tak iść jeszcze w dwie strony to tak troszkę dużo, nie? Ona się męczy, tak Misiu? No i fajnie, ale mamy 3 bursztyny. Tak Paulina? Tak, potwierdzam. Mamy 3 bursztyny. Ja dzisiaj zresztą idę tylko po zachodzie słońca z latarką UV i będę zbierał bursztyny. Przecież muszę być lepszy od Pauliny, nie? No nie może być inaczej. Dobrze, Milenko, co chciałaś powiedzieć? Poczekaj. Chodź tutaj. Poczekaj, jeszcze raz. No, chodź, opowiadaj. Ale tam się odwróć, tutaj masz kamerkę, zobacz. No, do mikrofonu, proszę bardzo. No. Ja dzisiaj po obiedzie pójdę sobie na plac zabaw. Tata obiecał, to idziemy, nie? W tym ośrodku jest plac zabaw. Ośrodek Janta, resort spa. Polecamy, słuchajcie, bardzo fajne miejsce. O, tak, jeszcze zabawka. To co, trzymajcie kciuki za udany wschód słońca i udany połów dzisiaj bursztynów wieczorem z lampą UV. Trzymajcie się. Do zobaczenia rano. Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Słuchajcie, mamy dzień 3, niedzielę. Godzinę gdzieś 7 rano, bo tak późno się wstało. Znaczy nie, no tak późno się nie wstało, moi mili. Wstałem dużo wcześniej na wschód słońca, czyli gdzieś koło 4, ale mówię Wam, tak lało normalnie. Tak lało, że sobie opuściłem. No jedynie... Co mogę iść, to teraz mogę iść z Wami się pożegnać z tego krótkiego filmu i pokazać Wam, słuchajcie, okolicę, jaka tutaj jest, nie? Gdzie mieszkaliśmy. A mieszkamy w Jantarze. Bardzo polecam to miejsce. No kurczę, przepiękne plaże, słuchajcie. Czyste. Przede wszystkim czyste. No po drugiej stronie Bałtyku, Gdańska, Trójmiasta nie znajdziecie tego. Czyste, zadbane plaże, mili ludzie. Co mogę Wam więcej powiedzieć, nie? Przyjeżdżajcie, zobaczcie, jaki front idzie na nie. Genialny, nie? Dobrze. Dziękuję Wam, że byliście ze mną.
nad morzem. Te parę kadrów, które udało nam się zrobić, no to nam się udało, tak? No niestety zachodu słońca się nie udało ani wczoraj, ani przedwczoraj. Wschodu słońca dzisiaj się nie udało zrobić, ani wczoraj. Za to nam zachód jeden się udało zaraz po przyjeździe, gdy polecieliśmy na plażę, tak? Aha, jeszcze jedna fajna rzecz. Wczoraj poszedłem, skoro nie było zachodu, było pełno ludzi, no to poszedłem poszukać trochę bursztynów z latarką UV, nie? Tak, pokonałem Paulinę. Udało się. Słuchajcie, no taką całą gorsz, nie wiem, garść znalazłem. Bardzo fajnie się wieczorem szuka. No i piesek się wybiega. Dobrze. Okej, moi mili. Zapraszam Was na kolejny film zatem za tydzień. Już chyba z okolic, gdzie mieszkam. A teraz spotkamy się z kadrami. Polecę sobie dronem. Wczoraj nie można było latać dronem, zabronili. Ale wiem dlaczego, bo myśliwce wojskowe po prostu latały. Też bardzo fajny widok. Nie nagrałem tego, bo byliśmy z Milem tam sobie na placu zabaw. Ale sobie leciały. Dobrze. Moi mili, co mogę Wam powiedzieć? Zapraszam do subskrypcji. Jak będziemy gdzieś wyjeżdżać, to też będą takie szybkie filmiki. I do zobaczenia za tydzień. Nie? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.